kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, głowić serca, słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, swoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, swoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz je z kruchą, oddasz nadzieją, swoją napełnij mądrością. Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz je z kruchą, oddasz nadzieją, swoją napełnij mądrością. Usiądźcie wygodnie. Idziemy za naszym Zbawicielem. Po ścieżkach Jego orędzi sławnych kapłanów. Jezus w poszukiwaniu kapłana, mamy 5 rozdział. Kapłana zabłąkanego, grzech śmiertelny kapłana. Uczyniłem Cię, kończyłem z Wami, swym bratem, przybranym dzieckiem Bożym, umiłowanym synem mej matki, świątynią Trójcy Świętej i dziedzicem nieba. Takie przymioty daje Pan Jezus, przywileje kapłanowi. A Ty wypędzasz ramieniem Boga do swojej duszy i wyrzekasz się mnie, swego Zbawiciela, zapierasz się swej matki, czynisz się dobrowolnym niewolnikiem swojego szatana, swego mego wroga i gotujesz sobie w sposób świadomy męki piekielne. Moi kochani, co musiał i ile boleści, jeśli te teksty wejdą współcześni kapłani, będą musieli przeżywać w swoim sumieniu. To nasze orędzia są łagodniejsze. Powtarzam. Są o wiele łagodniejsze. Język Boga jest bardzo subtelny. Biedny mój synu, tak wielce Cię umiłowałem, dlaczego więc mówisz bezczelnie, w czym pokazałeś mi miłość? Dzieci, każdy z nas ma swoje wyrzuty. Kapłan powie, takiego widziałeś proboszcza, takiego miałem biskupa, takich miałem wychowawców. Dałeś mi taką parafię, gdzie diabeł już dawno młode pogubił. Popatrz, Panie, pies mi uciekł. Mam takiego proszę w Lubelskim, gdzie mu pies uciekł. Rozumiecie? Pies mu uciekł na takim Zaolziu. Miał parafię.
mu mówi prosto, dlaczego bezczelnie mówisz? W czym pokazałeś mi miłość? Popatrz, jak się mają kurialiści. Patrz, panie, jakie mają pensje. Ubrani, uśmiechnięci. Ja idę, wiejski proboszcz, do kurii z tobołkami, a tam poczynając od sekretarki księgowej wszyscy łupią. Wybrałem cię od wieku w tym samym czasie, w którym wybrałem swą matkę królową wszechświata. Dzieci, to i wy byliście w tym samym czasie. Nieprawdopodobne. Bóg mówi o kapłaństwie. Wybrałem Cię od wieku w tym samym czasie, w którym wybrałem moją Matkę Królową Wszechświata, abyś mógł mi dopomóc prowadzić nadal swe dzieło na ziemi. Wywyższyłem Cię ponad aniołów, czyniąc swym sługom, powiernikiem swej władzy, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, zbawcą dusz. To było wcześniej współodkupiciele. A Ty z taką perfidią, której by się powstydził nawet sam szatan, przyjąłeś wszystkie me dary, a potem je zwróciłeś przeciwko mnie, aby niweczyć dzieło i wydzielać mi duszę. Dzieci, Bóg w rozrachunku do kapłana jest bezwzględny. Tego wy nie usłyszycie. Kapłan na sądzie usłyszy, byłeś gorszy niż szatan. Dlatego, że przyjął dary. A później to obrócił przeciwko tobie. Górale by powiedzieli, świniaś. I nie jest to nieliteracko, bo Pan Bóg dał powołanemu perły, a on zachowuje się jak świnia. Stąd mówi Pismo Święte, nie rzuca się pereł pod świnie. Z taką perfidią, której by się posłużył szatan, przyjąłeś wszystkie Twe dary, aby niweczyć moje dzieło. Te żmije są najgorsze, które Ci mówią ciepłe słowa prosto w oczy, a za chwilę są inne. Wycinią dalej po błogosławieństwo, po wsparcie, a później tłuką. Jesteś gorszy niż szatan. Szatan by się nie posłużył taką perfidią i by się zawstydził. Ośmielasz się codziennie mówić mi w oczy, nie będę Ci służył, lecz zawrę przymierze z Twym wrogiem. Wydam duszę na odkupienie krwią Twoją. Pamiętacie list otwarty do rządzących Polską, polityków i duchownych. Tam Wam mówiłem, są dwa zdania napisane przez Pana Boga. Niech ksiądz dołączy te dwa zdania. Byli wścieknięci na mnie. Nie możecie dwom Panom służyć. Tak jak Piłatowi będzie Wam wszystko zabrane. Ośmielasz się mi mówić codziennie w oczy, nie będę Ci służył i zawrę przymierze z Twym wrogiem i wydam duszę odkupioną Twą krwią.
pomyślcie, jak musimy być chorzy, formacji jako wspólnota, jako wy jako świeccy, my kapłani, skoro czasami księża wstępują do szatanizmu. O. Znam taki przypadek. Gdzie wchodzą niesłychanie mocno w okultyzm. Wahadełka, wszystkie inne rzeczy. Dzieci o zgrozo. Poza kolorem białym w kościele każdy kolor w to wszedł. To są dzieci niemożebne dramaty. Jak trzeba być perfidnym, być wikarem, poślubić żonę i być kilka lat wikarem. Być wikarem. I obrzotawiać. Dopiero urzędnik stanu cywilnego robi, a przecież ja mu dawałem ślub. Gdybyś jeszcze grzeszył przez nieświadomość albo słabość, ale przecież jesteś kapłanem. Wargi twoje strzegą wiedzy. Grzeszysz świadomie w pełni światła ze złośliwością wyrafinowaną. Jak kapłan może podpisać dokument 20, 33 stopnia masonerii własnorecznym podpisem, a wie w której. Rozumiecie? Czy zdajecie sobie sprawę? Później pcha się na najwyższe urzędy w kościele. Bo tacy zajmują tylko karierą. Później jeden drugiego winduje. To są szach przesunięcia, rozrzedzenia. Grzeszysz mimo pacierzy, które odmawiasz codziennie, mimo sakramentów, których udzielasz i które sam przyjmujesz, mimo wyrzutów sumienia i przestrug mej łaski. Relatywizacja zła. Coś takiego, że kupiłeś, zrobiłeś sobie sok malinowy i pan musi wyjść 100%. I teraz trzeba wcisnąć komu kit, mam liter soku, doleję litr wody i mu sprzedaję też jako malinowy. Pachnie? Pachnie. To takie są zrobione procesy. Z góra stary powie, czy to jest śmrytut, ale nie, wódka. Już ty się to rozpuszczał na cukrze. Powochał tylko, nie? Czy to jest śmrytut, tylko je rozrzodził. Do takiego stanu dziś doszliśmy. Ale teraz ta substancja rozrzadzająca ma w sobie 80, 90 stopni, bo przy 100 stopniach ona już uzyskuje tytuł kanoniczny. Kanonizacja zła. Kanonizacja zła. To są te nieprawdopodobne procesy, które się dokonują w kościele, w naszych sumieniach. To są procesy dzieci wieloletnie. Żeby polscy rolnicy pozwolili sobie założyć na siebie sidła, jak tak patrzę, co robili rządzący. Podatki przez palach było zero. Nie płaciło się podatków. Ja bym po wykazach taty później, jak przejąłem gospodarstwo, czy nawet od mojej pustelni zero. Żeby oszczypić za kurczę kozy, przyszli do domu urzędnicy. Za darmo, kapujecie? I przekonywali. Będzie ci pani łatwiej, nie zginie, mamy kontrolę, łatwiej leczyć. Cyk, cyk. Za darmo. Wszystko, co miało uszy, stanie. Cyk, cyk, cyk.
I dziś nie może zabić, może sprzedać, nic, wszystko, niczego. Musimy zgodę naszą, dzieci. Rozumiecie, tak działa zło. To kanoniczne. Wychowałem cię i wykarmiłem jak syna. Umiłowanego czule przypuściłem cię do zażyłości z sobą, do swego stołu. Oddałem ci spuściźnie wszystkie swe dobra i wszystkie władze, a ty mną wzgardziłeś. To tak jak on, gdy jeszcze nie byłem doświadczony, zaprosiłem raz dziennikarzy z tygodnika powne na śniadanie, a oni opisali, co my jemy. Zrobić to wydarzenie weselne, kapujecie? Wiecie, jakie to musi być zwierzę, które się tak zachowuje? Takie progi trzeba przeżyć w życiu, żeby zrozumieć, kiedy Bóg teraz mówi do ciebie te słowa, a ty się zachowujesz tak samo. Jak mogę, obgadałem pana Krzysia przed kim śmiertelnie, za chwilę on przychodzi, mój kochany przyjacielu, i patrzeć w oczy dzieci. Tylko zbrodniarz potrafi głowę podnieść i patrzeć w oczy. A my to robimy przed Bogiem bez skrupułów. Żeby teraz księdzu uspokoić sumienie, bo jak stawałeś tu sam, to mimo wszystko był on, Bóg i ja. I trzeba obrócić twarz mordercy, żeby się uspokajał, że tu są oni, rozumiecie? I tam to się wybija, nie? Pan z wami. Witam was. I będzie udawał bogatego, silnego. A tam nie jest w stanie popatrzeć twarzą w twarz. Bo tam stajesz w prawdzie przed ogromnym majestatem. Żeby kapłan nie miał wyrzutów sumienia, po dewastacji sumienia trzeba było zniszczyć charakter mszy świętej. Ofiara zawsze przypomina, że to przeze mnie. Uczta, impreza dla mnie. Ja jestem na dobrej drodze, rozumiecie? I to są perfekcyjnie przemyślane ruchy. Przeciwnik, który z nami walczy, jest do bólu konsekwentny. I o wymiarze proroczym. Szanuję go. Ze względu na jego styl walki szanuję go. Jest wielki. Napominam go, ale otaczam go wielkim szacunkiem. I w tym wymiarze szaleństwa i zła świata należy mu honor, że jest tak doskonały. Mamy przed sobą bestię, która jest perfekcyjna. Żebyście wiedzieli, że dopiero nasze dalsze drogi, to dopiero będzie bitwa. Uderzą wszystkimi możliwymi mechanizmami. To jest tylko chwila przerwy. Jest wymiana, jest przetasowanie. Więc Bóg nam daje chwilę oddechu. W świecie obowiązuje zasada Lenina. Raz zdobytej władzy nikomu nie oddamy. Więc Pan Jezus to robi inaczej. Zabiera wiernych, zabiera dobra materialne. No i tak wszystko umiera śmiercią naturalną. A przeciwnikowi na tym zależy. Urwać łańcuch dziedzictwa wiary. Nazwam to koło historyczne. W pewnym momencie Pan Tadzie jest to koło prowadzone. I Pan musi goś urodzić. I Pan nie urodzisz, to się koło wybija się zębatka, kapujecie. Tak samo skarpka Kościół nie rodzi. Wybiera zębatka, wylatuje. I się okaże, że będzie miał Pan 80 i 90. Co jest? Za nami nikt nie idzie. Rozumiecie? Za nami nikt nie idzie.
stwierdzili, że się nie da krwią wyczyścić wszystko, więc wymyślili perfekcyjny sposób. Na gruncie katolickim to się nazywa modernizm, na gruncie światowym liberalizm. Liberalizm, wolność we wszystkim. Za chwilę dojdzie do tego, że powieziesz worek zboża czy kurę w aucie i cię aresztują. Bo nie wolno. Oddałem ci wszystkie dobra me i wszystkie swe władze, a ty mną wzgardziłeś. Dzieci dopiero trzeba rozpocząć życie pokutne, jeśli idzie o nas kapłanów. Zgardziłeś mnie wcieleniem, mą męką, Eucharystią. Podeptałeś mnie przykłady, nauki, obietnice, groźby. Jakby nam z nieba spadały słowa na pomoc. Wszystko mitem, wszystko dzieci legendą. Ewangelię, zrobić inicjację, wszystko teatrzyk, rozumiecie? Żebyście mieli świadomość, że idziesz do cyrku czy do teatru, to trwa tylko tyle, ile widzisz, a później problemu nie ma. A Ewangelia to nie teatr, to żywe słowo. Ono nie potrzebuje kilku klakierów czy paru aktorów, żeby oni to uczynili zrozumialsze. Wiecie, jak kościuje słowy? Wiecie, trzeba prosić Boga, żeby on słowo, które jest czytane z ambony, on uczynił zrozumialsze. A nie przebrana pani Basia, pan Krzysiu odgrywają biednego Samarytanina, pan Krzysiu popolany jakoś burakiem czerwonym, morany, dzieci patrzą, no tak, my to zrozumiały. Ale wyjdą z kościoła i pani tatku nie ma już, to już nie żyje. Położyliśmy nacisk, że człowiek potrafi to jaśnie wyjaśnić, dzieci. Wszystko jest chore. Idź i mów. I nie przejmuj się o los słowa. Masz je wypuścić w obieg. Czy wierzysz, że jestem obecny w słowie? Skoro wierzysz, to po co to upiększasz? Po co robisz dziwactwa nam przy świętej z dziećmi? Więc zgardziłeś wcieleniem, męką, Eucharystią, podeptałeś me przykłady, nauki, obietnice. Dzisiaj życie świętych jest ustawione w kategoriach były, legendach i mitów. Wszystko, co nam przekazano, tego nie było. To jest wymyślone, żeby podnieść adrenalinę czytania. Wiecie? Jak trzeba się było nagłówkować, żeby to wszystko rozsadzić? Ty wystawiasz na próbę mą cierpliwość nawet ze świętym świętych, nawet przed mym tabernakulum, nawet przy ołtarzu, na którym składam się w ofierze twymi rękami. O kapłanie, każdego poranku wyciągasz swe ręce świętokradzkie, aby dotknąć brudnymi palcami baranka bez mazy. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że moja czystość nieskończona wzdryga się ze wstrętu z twym dotknięciem? To tak, jakby weź myszy do ręki, tak ją niesiesz, czy żabę, nie? To wymioty. Pomyśl, co przeżywa Bóg, kiedy ma takiego płaza, gada przy ołtarzu. Rozkazujesz mi codziennie na mocy władzy, jaką ci powierzyłem,
Msza jest dziś ważna. Wszystko się dokonuje. Rozkazujesz mi codziennie na mocy władzy, bo tej władzy nigdy Bóg nie odrzeka Panu, rozumiecie? On ją ma. Stąd bądźcie spokojni. Idzie o celebrację. Możecie być niespokojni, jeśli przyłożymy normy przedsoborowe. Intencja, etc., etc. Materia mszy świętej, co to jest? Na mocy władzy, jaką mi powierzyłeś, abym wstąpił w Twe ręce i równocześnie grzechem swym gościsz we mnie, zabijasz niewinnego Abla na oczach mych aniołów przerażonych i mej biednej, zapłakanej matki. W Wandzie Malczewskiej Pan Jezus pokazał, to jest opisane w jej życiorysie, w jej tekstach. Kapłan, który jest w grzechu nieczystym w czasie mszy świętej, całą mszę świętą jest Pani okładany. Wyrywane części, opisane z detalami. Pan tu mówi, zabijasz niewinnego Abla na oczach aniołów i przerażonych i mej biednej, zapłakanej matki. Dlatego oni muszą Kościół protestantyzować. Bo są splugawieni krwią. Dlatego nie są w stanie obronić się nienarodzonego, bo sami są mordercami Boga. Morderca Boga nigdy nie pomoże człowiekowi. Dlatego, co się im udało osiągnąć? Prawie już w 80% protestantyzacja Kościoła. Eucharystia to pamiątka. To nie wydarzenie. To nie Golgota, dzieci. Bo trzeba to wszystko zniszczyć, bo to jest ostatni wyrzut kapłana. Bo jakże jesteś grzeszny i niewdzięczny i nieszczęśliwy. Rozwiązujesz duszę, a zakuwasz kajdany swoją. Jest taki sprzed 30 lat stary film, ale bardzo piękny. U Teresie z Avila tam jest scena, kiedy ona, będąc na drodze świętości, przychodzi do niego do spowiedzi. On nie wytrzymuje, spotka się ze świętością i ucieka z konfesjonału. Nie chce jej spowiadać. A później ją śledzi, znajduje gdzieś nad potokiem i tam upada na kolana przed nią i wylewa cały dramat swojej duszy kapłańskiej. Mam babę. I zaczyna płakać w niebo głosem. Widzicie, jakie są to bolesne przestrogi. Rozwiązujesz duszę, a zakuwasz kajdany. W kajdany swoją. Otwierasz niebo innym, a zamykasz sobie. Widzicie, jaki był cudowny Sobór Trydencki. Pan Bóg musiał go wprowadzić w życie. Musiał się pojawić Luter, żeby wiele rzeczy dokładnie zdefiniować. Dlaczego? Bo Sobór Trydencki kończy w 1567. W 1580 którym zaczynają się objawienia w Ekwadorze, bo robi analizę. Bóg tam zapowiada, co się stanie z Kościołem. Przez Matkę Bożą. Wymienia wszystkie dramaty. Małżeństwa, chrztu, kapłanów, będzie masoneria, kościół, wielka apostazja. My tam jedziemy dziś teraz. Gdyby nie było tego fundamentu precyzyjnego trydentu, dziś byśmy nie wytrzymali. Teologicznie. Bo nauka Soboru jest postawiona ostatnia tak na brzytwie, kapujecie.
że w jednej części jest wedle korzenia starego, a druga protestantyzm do kwadratu i drzwi otwarte. Nie ma precyzji. Broniliśmy Komunii Świętej na podstawie nauczenia Jana Pawła II, jego dokumentu. No, na początku jest elegancko wszystko, ale z tyłu w sytuacjach wyjątkowych, potrzebnych, można. No jesteś. A ci mając władzę, oni mają zawsze wyjątkową sytuację, jak wiecie. Nie uwzględniają, co to jest wyjątek. Wyjątek co najwyżej może być piątek. Oni mają w poniedziałek, wtorek, że cały czas wyjątek, rozumiecie? Jak leje, jak jest błoto. To są wyjątki. No ale jak jest sucha posadzka i są my w kościele, też wyjątek, rozumiecie? Bo jest piątek. A gdy mnie tak zdradzasz, trwasz nadal przy mym boku, zażywasz mych dobrodziejstw, bo wielu z nich łaski nie odbiera, rozumiecie? Odbierasz cześć, jaką się otacza mych kapłanów. To gdzie wszyscy kapłani są poniewierani przez takich zdrajców. Jesteśmy jednym ciałem. Jeśli idziesz tą drogą, później już nie ma zmiłuj się. I te wszystkie pomyje spływają na pozostałych kapłanów. A owieczki mają zawsze miarę niekorzystną w patrzeniu na kapłana, więc zawsze tą najgorszą się przykłada. Cyk, cyk. Media tylko mają zadanie wyprodukować pewien obraz chwytliwy. Pyk, pyk, pyk. I choć się mnie zapierasz, zostajesz nadal mym sługą, spełniasz obowiązki należy, zasiadasz do mojego stołu bez rumieńca, a może bez wyrzutu. Codziennie przy ołtarzu całujesz mnie zdradziecko, odprawiając mszę świętą. Sprzedajesz mnie za nędzną zapłatę. Można to powiedzieć, Judasz odprawia tą mszę świętą. Zawierasz układ z mym wrogiem szatanem, że mu zostawisz duszę, które ci powierzyłem. Bo taki Judasz, służący dwom panom, dzieci nigdy nie urodzi duszy. On je wszystkie zabija. Amen. I tu potężna przestroga. O biedny kapłanie, o ileż lepiej byłoby ci, gdybyś się nie narodził.